Nowinki, IT, suchary, ITT. Cześć, dzisiaj zaczęliśmy od dźwięków gołębia w beatboxie. Cześć. <śmiech> <śmiech> tak, nic więcej nie umiem na ten temat powiedzieć niż tak, tak zaczęliśmy. Tak tak cringe fiesta na początku jak zwykle i już za nami także spokojnie jeszcze tylko nasze imiona i nazwiska witam was Dawid Chruścielski i... i Grzegorz Kotlasz i zaczniemy od tego co tam u nas co tam u ciebie Grzegorzu w zeszłym tygodniu Tutaj powinien być teraz około półgodzinny rant na temat tego w jaki sposób Microsoft wydaje swoje paczki pythonowe do azura ale może może troszkę krócej mi się uda przede wszystkim pierwsza ważna taka lekcja dla mnie to definiuj e, wersję paczek w swoim package.jsonie czy pip file, requirements, etc. Ponieważ e, ostatnio miałem jedną paczkę zadeklarowaną z, w, z wersją jako gwiazdka i poszedł update i twórcy wyrzucili Dobrze, wszystkie wziadek. metody, z których korzystałem. <głosy> Także <głosy> nauczka dla mnie. E, definiuj wersję, z której chcesz korzystać. True, True. No. Ale to niestety wszyscy w świecie musieliby to robić, bo po tym jak już zdefiniowałem wersje dokładnie, z których chcę korzystać w, swoich, w swoim projekcie, to Microsoft podbił wersję paczek, z których korzystała ta moja paczka i oni już mają u siebie zdefiniowane je z gwiazdką, więc. Wewnątrz poszedł update i ogólnie zmienili całkiem metodę autoryzowania się do Azura API i mój kod cały też się wypieprzył, także. Nice. Rozwiązanie? Tak, tak. Na szczęście, fix nie był, nie był jakiś długi, ale, ale irytujący, że kod w sumie, jeżeli wszedłby już na proda, no to po prostu przestałby działać, bo, bo gdzieś w środku się jedna paczka zupdate'owała, nie? No, tylko pod warunkiem redeployu, tak? Tak, tak, tak. Musiałem popić sobie wodą, żeby się uspokoić po tym. I teraz mogę Rozumiem, zapytać, też tak wam, co u ciebie? Słuchaj, ja dzisiaj też chciałem pohejtować Microsoft, ale przyszedł mi nowy Xbox i zmieniłem zdanie. Także ja dzisiaj nie opowiem o problemach technicznych, jakie miałem, wyjątkowo e, puszczając tutaj e, oczko w stronę Microsoftu za to, że zrobili spoko konsole. się, jeżeli przed Xbox e, Series X i gram w, no, w nowego tony, tonego hooka w końcu i jest. Turbo fajdy mega polecam, naprawdę. Jest też na ta, więc, więc można sobie zagrać. Wiem, że powinniśmy rozmawiać o technologiach, ale to też jest kawałek technologii, a jest super. <grytanie> Także mega się jaram, e, zagrywam się e, i, i dziś sobie właśnie o tym porozmawiamy tak naprawdę troszeczkę też, bo porozmawiamy sobie o tym, jak właśnie jarać się życiem trochę, jak uniknąć wypalenia w życiu zawodowym. Także płynnie... Płynnie przechodzimy do tego e, naszego głównego tematu, czyli porozmawiajmy sobie o tym, czym w ogóle jest e, dla nas wypalenie zawodowe i jak, jakie mamy sposoby, takie już dla nas sprawdzone, które gdzieś tam praktykujemy z dnia na dzień, żeby tego wypalenia w naszym życiu uniknąć, czy skutecznie, czy nieskutecznie o tym też sobie porozmawiamy. Jak to u Ciebie, Grzegorzu, wygląda? Co to jest według Ciebie w ogóle wypalenie zawodowe? Jako totalnie nieekspert w tej dziedzinie. Mogę Ci powiedzieć, że według mnie wypalenie zawodowe jest to stan psychiczny u człowieka, kiedy po prostu nie chce, nie ma chęci i brzydzi się swoją pracą. I generalnie ciężko mu się pracuje, nie, nie czerpie z tego żadnej satysfakcji i ogólnie jest źle, kiedy musi pracować. No i przede wszystkim ten, mm, te słowo musi. Że czuję tą taką presję, że robi to tylko dlatego, że to musi. A jaka jest twoja, twoja opinia, jako również totalnego nieeksperta w tym dziedzinie? Tak, więc ja jako totalny nieekspert, e, chyba mam dość podobną definicję tego wypalenia zawodowego. Przede wszystkim to kwestia tego, po prostu, czym ono się charakteryzuje, nie? Co, co tak naprawdę, jakie są jego skutki, jakie są jego efekty, bo skutki to może są dużo bardziej, jakby daleko idące. E, natomiast pod względem samego tego Czym ono się objawia, tak? To jest chociażby właśnie to takie to zmęczenie, które, które ma człowiek, to taka, taka niechęć do tej pracy. To, że choćby się waliło i paliło, to ciężko nam się po prostu zmotywować, zabrać do jakiegoś zadania w tej pracy, że rozpoczynamy, nie wiem, pracę na przykład o 9, a za pierwsze zadanie się weźmiemy o godzinie 13, być może. Tego typu rzeczy, nie? Takie odkładanie rzeczy na później w pracy, bo nam się nie chce zwyczajnie, mamy tego dość. Spoglądamy przez okno i widzimy, jak ludzie zasuwają na budowie i im zazdrościmy, nie? To mniej więcej jest tego typu, chyba, schorzenie. A właśnie, bo ogólnie to jest chyba jako choroba uznawane, prawda? Wiesz, co prowadzi do chorób? Nie wiem, czy jest uznawane jako choroba. Okay. Na pewno może prowadzić do poważniejszych schorzeń, jakichś takich psychicznych problemów, jak na przykład depresja. No to widzimy tak naprawdę, że jest to. Dość poważny problem, tak, z którym trzeba sobie nau nauczyć się radzić. No i takim typowym przypadkiem są na przykład juniorzy, tak, którzy wchodzą na rynek IT i pełni zapału, wigoru, i tak dalej, i po tych kilku latach coś się nagle zmienia. Nagle się okazuje, że, że już im się nie chce, że już są wypaleni. No właśnie, wypaleni. I cóż dalej? Czy miałeś, miałeś może już takie oznaki u siebie gdzieś w, w swoim w swojej karierze zawodowej? Takie oznaki wypalenia. Częściowe? Wiesz, myślę, że mam takie wzloty i upadki. Nie? W sensie, wydaje mi się, że mogłem mieć pewnego rodzaju wypalenie zawodowe. Programuję, właściwie, tak naprawdę, gdzieś tam zaczynałem programować, miałem 13 lat i to się tak ciągnie. Oczywiście przez długie lata pracowałem, nie pracowałem jakby zawodowo, tak, jako programista, więc robiłem te rzeczy, na które miałem ochotę. Ale już na tyle długo to robiłem, jak tylko zacząłem jako faktycznie zawodowy programista, to po tych kilku latach faktycznie odczuwałem niechęć swego czasu. Natomiast mam pewne sposoby za pomocą których sobie staram się radzić z tym całym procesem zostawania wypalonym programistą tak naprawdę. Niektórzy na przykład Wypalają się na tyle, że nie wiem, rzucają to w ogóle w, w diabły e, i zostają właśnie chociażby od ogrodnikiem, tak? Na przykład, albo nie wiem, hodują ślimaki. Jest dużo różnych, e, jakby, opcji. tak? To broń Boże, żeby ktoś został politykiem, e, ale, ale tak, no jest dużo opcji. <grystanie> Także widać, jak, jak katastrofalne skutki może mieć wypalenie zawodowe, jeśli ktoś zostaje politykiem. Nie no, to, to myślę, że już jest taka naprawdę, naprawdę ostateczność i to, to są te choroby, o których mówiłeś, tak? Wcześniej. Myślę, że tak. Myślę, że okay, wtedy to już uzasadniamy jako choroba. Ale nie o polityce. Ehm, czyli tak, czym się charakteryzuje takie wypalenie zawodowe? Zmęczenie, nie chce nam się wstać rano, nie chce nam się rozpocząć pracy, odkładamy wszystko na jak najpóźniej, byleby nic nie robić, jak mamy... Xboxa, Series X na chacie to gramy w Xboxa, ale właściwie w gry na Xboxie. czyli to, to rozumiem, są te śladowe oznaki u ciebie. No, no wiesz, Akurat na szczęście ja nie grywam w trakcie pracy. Po pracy jak najbardziej. Pogorszenie relacji gdzieś tam, bo nie oszukujmy się, spędzamy w pracy 8 godzin, więc to, jak się czujemy w pracy. Bardzo często ma wpływ na to, co się dzieje dookoła nas i na, to nasz, na tą naszą prywatną sferę. Więc na przykład e, pogorszenie relacji z partnerką czy, czy z rodziną, to są takie rzeczy, gdzie faktycznie które mogą być po prostu, jakby efektem tego, że w pracy nam nie idzie, że jesteśmy niezadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, e, czy niezadowoleni z tego, co robimy aktualnie. Jak jesteśmy niezadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, to polecamy dwa poprzednie odcinki. E, ale jeśli chodzi o o to, że, że faktycznie gdzieś tam odczuwamy, że ta praca ma na nas wpływ, a czasem nawet podświadomie jakby nie wiemy o tym, że ta, ta praca ma na nas wpływ na, te, na, na ten nasz czas po godzinach, warto też się udać na pewno. Do specjalisty, do, do, do psychoterapeuty na przykład. To żaden wstyd. Ludzie chodzą do psychoterapeuty, pomaga podobnież. Ja akurat nie byłem jeszcze nigdy, choć mam zamiar na pewno kiedyś spróbować, tak chociażby z ciekawości, zobaczyć jak to jest, może zrobić jakąś taką analizę siebie. Czemu nie? Jak będę miał jakiś dołek, może i się wybiorę. Faktycznie na razie jeszcze udaje się bez niego przeżyć. Myślę, że w ogóle poruszyłeś tutaj. Ciekawą kwestię tego udania się do specjalisty w takich przypadkach, bo wiele ludzi myśli, że to jest coś złego, tak? że, że idziemy gdzieś do właśnie psychoterapeuty, psychologa, a w sumie dlaczego nie miało to być coś złego, że, że chcemy poznać lepiej siebie i poprawić swoją kondycję psychiczną, nie? Dokładnie. Plus lepiej przeciwdziałać niż działać po fakcie, w momencie, jak już mamy tę depresję, do której doprowadziło wypalenie zawodowe. Lepiej zidentyfikować ten problem wcześniej i mu zapobiec, tak? E, przynajmniej w takich psychicznych, zdrowotnych problemach jak najbardziej jest to wskazane. W przypadku oprogramow oprogramowania różnie to jest, <śmiech> <śmiech> e, ale w przypadku takim zdrowotnym, psychicznym to warto po prostu dbać o siebie. E, no i właśnie, przejdźmy do tego, jak może. Jakie mamy sposoby na to, żeby się nie wypalić zawodowo, co robimy my na co dzień, żeby, żeby po prostu podtrzymać troszeczkę tej świeżości w nas, tego, tego zamiłowania, tak doprogramowania. Co ty robisz, Grzegorz, żebyś się nie wypalił? Wiesz co, długo nie robiłem nic. To jest, to jest, to jest rzecz. bardzo dobry sposób, nic nie robienia. <gry> Nie, niestety nie w ten sposób, że przeciwdziałem wypaleniu nie robiąc nic, czyli odpoczywałem, ale wręcz przeciwnie, że robiłem ogólnie bardzo dużo rzeczy, zawodowych, gdzieś tam po godzinach dużo, jednak cały czas w tej sferze IT, co rzeczywiście doprowadziło do niektórych, no niektórych oznak, które, które wcześniej wymieniłeś, jak na przykład właśnie pogorszenie gdzieś relacji, czy czy niechęć niektóre dni do, do rozpoczęcia w ogóle robienia czegokolwiek, czy też to te, te słynne niedziela wieczór i humor zepsuty, ale w pewnym momencie ogarnąłem się, że nie potrafię odpoczywać, że, że cały czas muszę gdzieś coś robić. I tutaj wydaje mi się, że to jest częsty problem, ogólnie wśród Polaków, nawet nie tyle programistów, co myślę, Polaków, że nie wiem, czy zauważyłeś gdzieś w, w swojej rodzinie, a, czy tam gdzieś w najbliższym otoczeniu taką kulturę zapieprzania, że, że nie wiem, mam, mam urlop, no to wyremontuję chatę, nie? Albo y, ostatnio mój brat, mam kwarantannę z, y, w związku z COVID-em, no to wymaluję pokój, no bo siedzę w domu, nie? Dla programisty to jest akurat kawałek urlopu, nie? Tak naprawdę w sensie jednak robisz coś innego niż, niż siedzisz przed kątem, nie? Tak, chodzi mi ogólnie, że to jest takie: hmm, muszę coś robić. Nie to wiem czy. Ja to często widzę gdzieś u, u moich najbliższych, że, że rzeczywiście nie potrafią tak przysiąść i sobie odpocząć. Czujemy się winni, kiedy odpoczywamy, prawda? Trochę tak. No, i to jest takie niesamowite zjawisko. Ja sam go doświadczam, że się czasem czuję winny, tak? Że odpalę sobie już tego Xboxa, włączę sobie tego tanego ton, hołka i po tych dwóch godzinach gry mam takie. O, ja grałem dwie godziny, przecież mogłem zrobić tyle rzeczy. Prawda jest taka, że i tak pewnie za dużo mnie zrobił. Bo nie wiem, bo, bo robiłbym pewnie inne rzeczy, które też są nie mnie takie wartościowe, bo i tak już jestem na przykład w trybie zombie wieczorkiem gdzieś tam. Ale faktycznie jakby czujemy się winni, bo robiliśmy coś dla siebie. A to właśnie, właśnie to robienie czegoś dla siebie, tak, jest tym, co, co nam pomaga. Hmm robić później coś dla innych często i spełniać te nasze takie obowiązki no, z pasją i z odpowiednim zaangażowaniem, przede wszystkim z odpowiednią dozą uwagi e, do tego, co robimy. Gdzieś tam widziałem, a propos tego, co mówiłeś, chyba na Instagramie Cezary Walenciuk kiedyś wstawiał e, na temat, jakiejś story na temat tego, albo na Facebooku gdzieś wrzucał, właśnie, że on się uczył odpoczywać. I ja sobie pomyślałem, wow, ja też kiedyś doszedłem do tego wniosku, jakby, że że musiałem się nauczyć odpoczywać. Widzę, że dużo osób dochodzi do tego wniosku, że, że, że się uczymy odpoczywać. To jest w ogóle niesamowite, bo wiesz, kończysz studia, tak jak my na przykład, no, byliśmy dość mocno zaangażowanymi studentami w takie życie ogólnie zawodowe, no tak to nazwijmy już, mimo tego, że to jeszcze nie było może komercyjne, to zawodowe typu właśnie, czy to koła naukowe, czy, czy, czy to jakieś hakatony po godzinach, 72 godziny kodzenia, czy inne tego typu rzeczy. I po prostu Cały czas na pełnej parze. Na pełnej, tak. No i gdzieś się trzeba w końcu umieć zatrzymać, zastanowić, e, pomedytować, chociażby, nie no, po prostu halo, człowieku, jakby wewnątrz mnie, ja jestem Twoim ciałem i ja też potrzebuję odpoczynku, bo nie jesteśmy robotem, nie? E, więc jakby fajnie by było, gdybyś jednak pamiętał o tym, że jesteś fizyczną jednostką. Która ma pewne zasoby energii, i one jakby wyczerpują się, więc trzeba je sobie ładować. Nie? Więc to jest taki no, temat rzeka właściwie, więc możemy przejść do, do naszych sposobów dalej. Jakie są? E, tu już nie owijając w bawełnę, ja uważam, że jednym z takich sposobów jest zasada, złota zasada, miej wyjebane, a będzie ci dane. E, bo jedną z przyczyn e, takiego stanu wypalenia jest duża. Ilość stresu, którą mamy. Jeśli mamy przez długi czas dużo stresu, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że złapiamy to wypalenie zawodowe. Plus kilka innych chorób, nie ogólnie. E, stres jest to, to prawda. Strasznie wpływa na wiele rzeczy w naszym organizmie, więc jak najbardziej redukowanie go jest mega wskazane. To jest mega niezdrowe, właśnie, jak. jak mamy, e, mamy dużo stresu przez długi czas, i żeby uniknąć tego wypalenia. Redukujmy stres w życiu. Co to znaczy? Bardzo różnie, klasycznie zależy, no bo czasem jest to na przykład złe środowisko pracy. Mamy szefa, który faktycznie czujemy, że jest, nie wiem, furiatem jakimś, tak? Przychodzi codziennie się na nas drze, albo codziennie nas tyra, i no, no jest, jest. Słabo, nie? Oczywiście, jak wiesz, wszyscy mówią, że szef jest spoko, a ty uważasz, że cię tyra, zastanów się, czy to nie twoja wina, e, natomiast jak wszyscy mówią, że jest źle, no zazwyczaj niestety, niestety taka jest domena szefów też, że wszyscy mówią, że jest źle o nich, e, ale myślę, że są jakieś takie już typowe zachowania złych szefów, na pewno jest wiele książek na ten temat, jakich typów osobowości unikać, e, jeśli chodzi o przełożonych, więc no zastanówmy się po prostu, czy... Czy jesteśmy w dobrym miejscu z dobrymi ludźmi? Bo może czasem nie warto się starać, w sensie starać się zawsze warto, ale może nie warto się trzymać tego miejsca. Może w innym miejscu będzie nam lepiej, będziemy dużo, dużo bardziej spełnieni po prostu zawodowo. Tak. Kiedyś w sumie od ciebie to usłyszałem, że, że praca to jest po prostu wymiana, nie? Wymiana zasobów, że ty oddajesz swój czas i swoje jakieś umiejętności, w zamian dostajesz pieniądze, nie? i trochę takim. Mi osobiście to pomogło oderwać takie emocjonalne przywiązania do, nie, do niektórych rzeczy, które robiłem w pracy, mhm. przez co zastosować troszkę bardziej te zasady, o której powiedziałeś, i, i mieć bardziej wyjebane i to rzeczywiście e, redukuje stresów dużo w pracy, to na pewno. To prawda. Tak, no tak jak powiedziałeś, nie? generalnie jesteśmy w pracy zasobem dla kogoś, który dostarcza jakąś tam wartość. Ja wiem, jak to brzmi HR-owo, że, że, że ktoś jest zasobem. E, spotkałem się w korpo z takim nazewnictwem, jakby z takim określaniem ludzi faktycznie. No, możemy do tego przyjrzeć jakieś zasoby. E, <grym>, no niestety. No ale jak spojrzysz na to... Wolę bardziej ludzką no to stronę, to ale... tak jest. Nie? Ale koniec końców niestety. tak jest. E, natomiast... E, po pierwsze tak, firma nie jest twoja, w której pracujesz, to sobie trzeba uświadomić, jeśli nie masz udziałów i no jakby nie zarabiasz na tym. Oczywiście, jak w firmie, jest, w firmie jest lepiej, no to tobie też pewnie będzie w efekcie gdzieś tam końcowym, ale na tym końcowym, końcowym efekcie lepiej, tak? Natomiast znacznie łatwiej zna zmienić firmę. Nikogo nie namawiam, ale jest znacznie łatwiej zmienić firmę. Tak, tutaj e... też. No, jakby nie, nie mówimy o tym, żeby totalnie mieć wylane w to, co robimy i tam. tylko odbędniać gdzieś swoje rzeczy, albo co jeszcze gorzej ich nie wykonywać swoich obowiązków. Tylko chodzi mi bardziej o takie mm, zbyt emocjonalne podejście do, do, do twojej pracy. No dokładnie. Gdzie rzeczywiście, tak jak mówisz, no pracujesz dla kogoś, nie? Tak, że zależy Ci nagle bardziej niż szefowi. Oczywiście zależy Tobie na Twojej opinii, na, na, na kontaktach ze znajomymi, których masz w pracy, na tym, żeby było fajnie. To przede wszystkim praca to nie jest niewolnictwo. Jak się wyjdzie z tego mindsetu, to już jest dużo lepiej. Jak się przejdzie z tego nie jestem niewolnikiem, tylko oferuję pewien za, zakres, e, pewien zestaw umiejętności, które posiadam i wykonywanie odpowiednich czynności za pomocą tych umiejętności. W zamian za kasę, już tak mówiąc, bez ogródek, czy w zamian za jakieś tam benefity dodatkowe, ale to są tylko benefity, tak? Nie patrzmy na to w ogóle. W zamian za pieniądze, które są mi potrzebne do tego, żeby te kolejne 8 godzin, które nie śpię, a które mam dla siebie, w tym, w tym takim trójpodziale czasu roboczego i życia, żebyśmy mogli ten, te pieniądze jakoś spożytkować, bądź, nie wiem, zabezpieczyć się na, na przyszłość, tak? Więc jakby chodzi tylko o tą. O ten mindset, który, który się ma, jak się ma ten mindset, że jestem partnerem, a nie niewolnikiem i, i zwierzchnikiem, to choćby te relacje w pracy są zupełnie inne z tym szefem, tak? Jesteśmy partnerami, którzy mają wspólny cel, żeby coś zrobić, tak? Dobrze, trochę się o tym rozkręciliśmy. Tak, rzeczywiście. Jak unikać, jak unikać tego wypalenia dalej? Hobby, pasja, Fajnie, jak jest niezwiązana z, z naszym zawodem. No, bo wielu programistów tutaj teraz powie, że ale przecież programowanie to moja pasja. No tak, no moja też. To prawda i tylko zawsze jest dla mnie niesamowite, jak programiści wpisują w CV właśnie w tej sekcji hobby, pasja, programowanie. No kurcze, w sensie <ścoughs> ja rozumiem, ja to szanuję, jakby programowanie... Yy, to też jest moja pasja, tak jak powiedziałem, natomiast to nie o to tam chodzi, nie? To tam, tam jakby to będzie przedmiot całej rozmowy rekrutacyjnej prawdopodobnie, natomiast w tej sekcji pasja, hobby chodzi o to, żebyś powiedział, nie wiem, uwielbiam udawać gołębia na przykład, tak? To jest moja pasja, jest niezwiązana z komputerem, nie wiem, robię sztuczki z kartami, tak jak Barney Stinson, albo nie wiem, chodzę na rękach po mieszkaniu i gaszę światła nogami, nie? To jest moje, ho moje hobby, ja moja pasja. Tak, ja tak robiłem, jak byłem w liceum. Ja bym nie sięgał. <noise> tak, więc taka pasja, ale która mówi, że mniej w komputer, czyli mniej, mniej na tym kąpie. Kolejna rzecz taka, która, która gdzieś tam pomaga. To jest właśnie ta zmiana profilu zawodowego możliwe nawet, czyli jak jesteśmy w pracy i, i pasuje nam miejsce, które robimy, ale czynności, które wykonujemy nas już nużą. To pogadajmy z szefem, może będziemy robić coś innego. I uwierzcie mi, naprawdę znam ileś historii, gdzie ludzie po prostu tak zrobili. Mamy na przykład znajomą testerkę, która zaczęła się zajmować jakiś czas temu troszeczkę bardziej bazami danych, bo ją to kręci, a, a nie chce robić testów. Mam znajomego, który gdzieś tam robił rzeczy z iOS-em i. i, i i, I poszedł bardziej w stronę managementu, bo stwierdził, że sobie chce te skile podszlifować, pogadał z szefami i faktycznie gdzieś go tam do tego managementu bardziej wepchnęli. I, 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 I oczywiście ma ten background techniczny. Gdzieś tam obecnie, na przykład w pracy, mam Scrum Mastera, który wcześniej był Java Developerem, więc to da się zrobić to przejście w karierze, być bardziej dookoła tego IT. Albo nie wiem, no chcemy, nie wiem, robiliśmy backend, chcemy spróbować frontendu. Da się wszystko dziwne. w ramach jednej organizacji. No tak, to jest akurat dziwne, ale, <laughs> ale, ale, ale da się, tak? Chociaż ja bym chciał umieć frontend tak naprawdę, tylko już. No, to osobiście no ciężko wiem, że jest znać wszystko, doby, nie? żeby jeszcze umieć frontend dodatkowo. Tak, tak wystarczy ten, ten Azur i wystarczy te, ten backend, ten Node i ten C -sharp. już więcej, to jest naprawdę u <laughs> ciężko, nie? Widzisz u mnie sobie te skillset też działała y, taka zasada, żeby zmienić język programowania, bo nawet zawodowo już programowałem tam jako dotnetowiec, jako Pythonowiec, teraz mi się ostatnio pojawiła okazja i w GoLangu y, piszę. także y, to też pomaga, powiem ci. To znaczy, wiesz, no, języ... tak, ta, bo masz inne spojrzenie, plus, yy... no, ale to też jest ciekawe dla ciebie, nie, że, że zmieniasz te języki programowania. Tak, tak, Fakt faktem, te mechanizmy w tych językach są bardzo zbliżone, więc to nie jest aż takie trudne, tak, naprawdę, oprócz tego syntax sugar bardzo często. Ehm, natomiast, no, są jakieś tam specyficzne rzeczy i jest to coś ciekawszego, jak cię już ten syntax opatrzył, zawsze jest. To jaka, jakieś, jakieś urozmaicenie w pracy, tak? Zmieniajmy. Po prostu takim chyba największym sposobem na radzenie sobie z wypaleniem się jest ciągła zmiana. Ogólnie rzecz biorąc, tak bardzo generalizując, po prostu ciągła zmiana. Jak robimy rzeczy, które są niestandardowe, nieszablonowe, jakbyśmy mieli pracę, w której pracujemy, nie wiem, w software house i robimy tysięczną taką samą stronę internetową dla jakiejś, w jakiejś agencji reklamowej na przykład, no to to, to, to może być nużące. Nie? Natomiast jak mamy ciągłą zmianę, ciągłe jakieś nowe pomysły, projekty, wymagania, zmiany technologii, jakieś nowe usługi, z których musimy skorzystać, to faktycznie no, no warto z tego po prostu skorzystać, żeby, żeby sobie coś pozmieniać. Nie wiem, przestawmy sobie klawiaturę na dworaka i nauczymy się dworaka eee, i jeszcze piszmy na czworaka, więc róbmy dworaka na czworaka. Po prostu można wymyślać różne rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu zmieniać jak najwięcej. No chyba, że po prostu nie czujemy znużenia, nie? no to tutaj osobiście bym też nie, 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 nie namawiał ludzi do takiego zmieniania dla samych zmian, nie? no bo jeżeli nie czują takiej potrzeby. Tak, no jak najbardziej. No Mówimy tutaj o tym przypadku, w którym faktycznie ktoś by poczuł się znużony technologią. Natomiast jak nie jesteśmy znużeni technologią, a jesteśmy znużeni organizacją, to może po prostu zmienić zespół. Niekoniecznie zawsze zmienić organizację, ale mo może zmienić zespół, może zmienić rolę, w której jesteśmy, może właśnie zmienić organizację gdzieś tam ostatecznie, jak już nie ma innego e, wyboru. Tak. E, jeśli chodzi o te ciągłe zmiany, to też zmiany języków, co chwilę zmiany technologii. Też nie traktujmy tak tego w sensie, nie, nie popadajmy ze skrajności w skrajność, tak? Bo fajnie się w czymś specjalizować oczywiście, tak. Kolejna taka rzecz może nieoczywista, to jest zdrowy tryb życia. Tak, bo generalnie poza tym, że to, co robimy w pracy gdzieś może wpływać na nasze życie e, e, prywatne, no to również w drugą stronę to też oddziałuje. Czyli to jak co robimy po pracy i, i w jaki sposób spożytkowujemy nasz. E, Wolny czas również odbija się na tym, jak następnego dnia będziemy funkcjonować. Dokładnie. Jeśli gramy na Xboxie do czwartej rano, to na następny dzień zasypiacie na yy, nagrywanie podcastu, który jest o 20. Tak. <laughs> True story. True story. W każdym razie tak, więc zdrowy tryb życia. Suplementacja witaminy. Witamina D to jest coś, co chyba każdy gdzieś tam już słyszał i, 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 i lekarze powtarzają, żeby brać i w ogóle, że, że, że szczególnie jesienią ale dla na, czy zimą, ale dla nas programistów, którzy siedzą w czterech ścianach non-stop i mają mniej tego słońca, ta witamina jest potrzebna i warto suplementować. Magnez gdzieś tam wieczorkiem w, w czasie takich zachorowań, no już teraz to w ogóle, ale ogólnie. Jakaś witamina C, tego typu rzeczy, wzmacniać swój organizm. Tutaj ta tak. witamina D to jest taki klasyk, nie, o którym się słyszy. Tak, tak. Programistyczny tak. zwłaszcza, bo, bo, no bo to jest witamina, którą e, jakby ciało nasze produkuje ze słońca, tak? W tak. sensie, dzięki temu, że e, wystawiamy się na słońce, a niestety jako programiści siedzimy w czasie najwyższego e, nasłonecznienia przed komputerem w zamkniętym pomieszczeniu, dlatego, dlatego dla nas ona jest tym bardziej ważna. Tak, jeszcze cały ten trend biohackingu i tak dalej, który, który gdzieś tam jest, też faktycznie no jest trochę w tym sensu i racji. Gdzieś tam e, na przykład polecamy zainstalować e, Fluxa, bądź Windows już to ma chyba e, natywnie wbudowane w system, to Mac OS wycinanie, też? MacOS też, wycinanie tych e, kolorków e, tej ba barwy niebieskiej, tak, ze spektrum e, światła w ekranie, czy są takie specjalne okulary dla biohakerów? Podobnież, podobnież działa. No ale zdrowy tryb życia to nie tylko e, witaminki, takie suplementy, które bierzemy, no ale też dieta, która fajnie jakby była e, właśnie bogata w te witaminy. Tak. Oraz uprawianie sportu. I tutaj. E, Myślę, że jesteś bardziej kompetentną osobą do wypowiadania się w tym temacie o tym. A przecież ty grasz w piłkę co, co tydzień. Tak, staram się. No i super. E, tak, sport. Słuchajcie, ja czuję się tysiąc razy lepiej, jak uprawiam sport. W sensie czuję, że myślę dużo lepiej. Lepiej programuję, lepiej zbieram wymagania, lepiej analizuję problemy. No i lepiej wyglądam, nie? Miej spacery. E, Lepiej się czuję, mam lepsze po prostu samopoczucie w ogóle, e, więcej energii, jak faktycznie chodzę na siłownię na przykład. Jak chodzę tak regularnie na przykład co drugi dzień, e, to faktycznie e, faktycznie czuję się znakomicie wtedy. Z jakiegoś powodu te karty Multisport, czy Be Active, czy cokolwiek innego są w tych benefitach pracowniczych w wielu firmach, bo po prostu... Jest ważne, żeby z nich skorzystać i pomaga to naszemu samopoczuciu. Tak, tak, tak. Niektóre firmy mają na przykład jak Microsoft siłownię w środku w biurze, tak, więc też można korzystać wtedy już na przykład po pracy albo przed pracą. To jest świetne. Warto też na przykład wziąć sobie taki karnet na siłownię, która jest blisko. W sensie blisko pracy. Albo jest w drodze po, do pracy, jeżeli chodzimy do biura, bo obecnie wiadomo, Tutaj jest troszeczkę ciężej w, w obecnych czasach. Tak, tu polecamy na przykład Ring Fit na Nintendo Switcha. O, to prawda jest super. Daje, daje wycisk, no i faktycznie da się poćwiczyć. Tak, więc sport, ale też jeszcze jedna ważna rzecz, ale to jak będziemy uprawiać sport, to samo przyjdzie wysypianie się, czyli regularny sen. Jak uprawiamy sport, mi przynajmniej jest dużo łatwiej jakby dbać o to, żeby spać regularnie i od, 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 odpowiednią ilość czasu i, i w odpowiednich e, godzinach. Monitorujesz w jakiś sposób sen? Monitorowałem kiedyś, kiedyś m, używałem e, FitBita, ale m, nie wiem, za krótko te zegarki trzymają na tych bateriach czy tam te opaski i jakoś tak to mnie trochę boli, że miałem dodatkowe urządzenie do ładowania cały czas i, i zrezygnowałem w ogóle z tego. E, może kiedyś w przyszłości, jak baterie będą dłużej trzymały. Okej. Okay. No ja staram się na Samsung Watchu e, gdzieś tam monitorować swój sen mhm. i widzę rzeczywiście pewne prawidłowości względem tego, jak się czuję, a ile godzin śpię. Jest okrutnie ważne. Jest, mhm. no to, to prawda. I co ciekawe, generalnie śpisz za mało i czujesz się okropnie. Śpisz za długo, też czujesz się okropnie. Tak, tak. Nie, nie da się nadspać, nie? Tak, tak. <laughs> trzeba, trzeba po prostu robić to regularnie i, 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 i no stabilnie, ale nie, wiadomo nie jak. I kolejny taki punkt to są relacje. Wpływ na nie ma praca, ale też w drugą stronę, czyli relacje mają wpływ na pracę, taka tu jest relacja. Dobrze mieć po prostu poukładane odpowiednie te segmenty swojego życia. Bo jak się sypie, to często wszystko, więc jak mamy źle w życiu tym prywatnym, to, to nagle nam się wydaje, że, że ta praca też jest gorsza. No, to chyba tyle z mojej strony. Nie wiem jak u Ciebie. No, no, z mojej strony na pewno utrzymywanie jakiejś relacji gdzieś z przyjaciółmi, partnerem, rodziną no Tutaj każdy musi zdecydować, co dla niego jest ważne. Mi osobiście pomaga to, że mam gdzieś kontakt z ludźmi, że nie wiem, spotykamy się wieczorkiem, nagrywając podcast. To jest też właśnie sposób utrzymywania relacji gdzieś. Widzę ciebie obecnie na kamerze, bo taka jest sytuacja w kraju, ale, ale gdzieś tam cię widzę, gdzieś mogę sobie z Tobą porozmawiać trochę. To generalnie. Przeciwdziała mojemu wypaleniu zawodowemu także. Bo czułem, kiedy, kiedy rzeczywiście brakowało mi gdzieś spotkań z innymi osobami, no to w pracy też mi się średnio chciało. Plus tutaj, na przykład, przy pracy zdalnej, kiedy nie spotykam się z zespołem, z którym pracuję, to też nie działa na mnie jakoś, jakoś najlepiej na dłuższą metę. Rzeczywiście, gdzieś chociażby głupia wymiana zdań przed czy po daily o pierdołach niezwiązanych z pracą mi osobiście dużo pomaga gdzieś te, te potrzeby relacji społecznych trzeba też mi się wydaje spełniać tak to jest w ogóle odniosę się do dwóch rzeczy które poruszyłeś pierwsza jest taka dlaczego wybraliśmy taki temat na ten odcinek właśnie dlatego że obecnie większość z nas siedzi samemu w domu czy w mieszkaniu no i po prostu mamy mniej tego kontaktu z ludźmi, z zespołem, więc dużo łatwiej o wypalenie zawodowe, więc my sami gdzieś tam czujemy, że, że są takie gorsze momenty, ale, ale no staramy się tutaj jakoś temu przeciwdziałać. A drugie to trochę schejtuje nas, bo my po pracy rozmawiamy o pracy. Dobrze jest w tych relacjach, żeby faktycznie o, o pracę się one do końca nie opierały. Jest taka też głupia trochę, ale tak, takie powiedzenie, że, że po, po robocie nie mówimy o robocie, eee, chyba że robimy roboty. Eee, bo to jest <laughs> ciekawe, więc możemy o nim trochę pogadać. Eee, ale tak faktycznie już, już bez żartów, no, no faktycznie nie zabierajmy tej pracy do, do domu, do relacji. Eee, na pewno nie tego, co jest złe w tej pracy. No, bo będziemy tak, takim grampikatem na końcu, który siedzi na chacie, i a ja, źle. Dobrze, w pracy że kupiłeś w domu, tego Xboxa. No, w, nie... w końcu będziemy mieli o czym pokazać, <laughs> tak. tak, nie o pracy. No, zazwyczaj jednak rozmawiamy o, o tych zawodowych sprawach faktycznie. Jakieś przeniesiemy tę znajomość na inne płaszczyzny. Nie, <laughs> 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 to tylko kolega z pracy. Okay. Jest taki serial Grace and Frankie. A, polecam. A propos, nie będę, nie będę spoilerował. Okej, okay, mam, mam teraz dość dużo to do w serialach, bo to też gdzieś pomaga mi w przeciwdziałaniu wypaleniu. Jak najbardziej. E, słuchaj, kolejna rzecz: przerwy w pracy. W sensie. Ja wiem, że jak się zafiksujemy, jak wpadniemy we flow. Nic nas nie zatrzyma. Generalnie wiem, że chcemy skończyć zadanie i w tym przypadku faktycznie warto kontynuować, bo, bo jesteśmy we flow, tak? Natomiast warto też pamiętać o tej higienie pracy, tak? O tym, żeby sobie robić te przerwy, żeby odpocząć, żeby odejść od komputera, nie robić przerwy przy komputerze. Tylko odejść od tego komputera, przewietrzyć ten umysł, wyjść na dwór, jeśli jest słonecznie i mamy taką możliwość, mamy balkon na przykład, to wejdźmy na ten balkon, popatrzmy gdzieś w dal, nie wiem, pomedytujmy, przeczyśćmy ten umysł, zróbmy sobie taki mini format, cena szybko. Chodzi o to, żeby się zresetować raz na jakiś czas, nie można siedzieć, a mało tego. To nam często pomoże po prostu rozwiązać te problemy szybciej. Jak się na czymś zatrzymamy, to już w ogóle warto odejść od komputera i sobie trochę pomyśleć. Nie? Tak, bo czasami właśnie takie masz jakiś problem i, i siedzisz, siedzisz, bo muszę go rozwiązać, to y, często szybciej go rozwiążesz, jeżeli na chwileczkę się gdzieś zresetujesz. Nie? Jak najbardziej. I ważną też rzecz poruszyłeś, tak, by the way. Popatrzmy w dal. To jest również bardzo zdrowe dla naszego wzroku, żeby trochę zmienić akomodację, ponieważ jako programiści cały czas patrzymy na bliskie obiekty, nie? Na ekran i tak dalej. To... Tak, nie, nie bez powodu to powiedziałem, okay. ale też co ważne, kolor zielony na przykład, tak? Więc jak widzimy jakieś drzewo, coś, to może na te liście warto popatrzeć, chyba że jest jesień, no to nie uraczymy się zielonym kolorem. Co jeszcze? A propos przerw, technika, taka chyba znana wszystkim, pomodoro. Nawet moja siostra na WF miała o tej technice. <noise> Zero związanego, jakby nic nie związane z programowaniem. A AWF to też są studia. AWF to też są studia i miała tam o Pomodoro i faktycznie, no prosto, nie, nie wiem, czy będziemy opisywać tutaj. Sprawdźcie sobie, jak ktoś nie zna to w ale próbowałem z mojego własnego doświadczenia. Faktycznie zwiększa produktywność. Gdzieś tam mi odpadło, jakby. Nie lubię też gubić tego, tego właśnie flow. Dla mnie się nie sprawdziło do końca, chociaż i tak czułem, że zwiększyło moją produktywność, ale chyba nie czułem się z tym komfortowo po prostu. U mnie w sumie pomodoro jakoś nie, nigdy nie zdało, <grytanie> akurat nie przeszło w moim przypadku. Może teraz rzeczywiście przy pracy zdalnej byłoby łatwiej, bo za czasów biurowych bardzo często gdzieś współpracownicy absorbowali uwagę. To jakimś prawda. pytaniem czy czymś takim, I, i, i ciężko było rzeczywiście wejść w takie flow tak poukładane, nie? Tak jak właśnie Pomodoro mówi. To prawda. Muszę spróbować w sumie teraz na remocie. Tak, na remocie może być to faktycznie bardziej skuteczne. Ja jak to próbowałem, to próbowałem tego właśnie głównie na remocie, ale, ale przy takiej pracy biurowej też próbowałem tego i tam na pewno nie zdawało to jakby egzaminu. Ale warto spróbować. Może akurat, akurat komuś siądzie. I ostatnia rzecz, czyli impact, czyli to, ten wpływ, jaki mamy na produkt, na świat dookoła siebie. Czy nie wiem, jeśli nasza aplikacja pomaga, nie wiem, zwalczyć głód na świecie, tak? Czy, 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 czy COVID na przykład, to mamy jakiś taki cel nadrzędny, taki, taki, taki e, cel. Taki target-driven development mamy wtedy, <laughs> na to, że po prostu nastawiamy się na to, że wiemy, że robimy coś większego, że robimy coś, co pomoże światu, bądź po prostu, że na sam produkt, może to być nawet, nie wiem, sklep internetowy, ale czujemy, że mamy wpływ na to, co się dzieje, czujemy, że robimy ważną robotę. To też często pomaga w tym, żeby się nie wypalić, bo jak czujemy, że robimy zadania same takie, które nie mają znaczenia. W ogóle to jesteśmy niepotrzebni w tej pracy, dają nam same takie rzeczy, które właściwie no, pies sąsiada mógłby naklepać na klawiaturze, jakby dobrze poskakał, to no, nagle nam się wydaje, że po prostu może faktycznie to nie jest miejsce dla nas czy, czy, czy źle się z tym po prostu czujemy. Plus oprócz takiego znalezienia gdzieś celu, samych, jakby samych produktów, które wytwarzamy. To myślę fajnie też. Znaleźć jakiś taki cel, do którego my personalnie zmierzamy. Nie? Bo też może czasem te zadania gdzieś mniej, mniej ciekawe, mniej ambitne, pod kątem właśnie impaktu na, na projekt mogą mieć impakt na nasz rozwój, nie. Więc też warto na takie rzeczy zwracać, myślę, uwagę. Jak najbardziej tutaj należy tylko też zwrócić uwagę na to, czy to jest cel wewnętrzny, czy cel zewnętrzny, bo E, cele zewnętrzne, czyli na przykład e, status społeczny, czy, czy odpowiednia e, ilość pieniędzy na koncie, e, tego typu e, drivery, <grym> e, to są, m, prowadzą do dużo mniej, e, do, m, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem prowadzą do sukcesu niż e, te drivery wewnętrzne, czyli na przykład m, chcę zostać specjalistą w jakiejś dziedzinie, albo pomagam ojczyźnie, e, albo właśnie temu celowi takiemu wyższemu nieco, takiemu wewnętrznemu, który, który kieruje właśnie ludzi często na tą chociażby ścieżkę kariery dużo wyżej. E, gdzieś tam były takie badania na, na ten temat, zresztą jak na temat wszystkiego chyba, e, były badania na temat tego, że e, Ludzie, którzy szli do wojska, tak w zależności od tego, jakie mieli cele, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, to ci, którzy mieli te cele wewnętrzne, to zachodzili dużo dalej w karierze, jak się tam po iluś tam latach sprawdziło, dokąd doszli. Jak ktoś przychodził z celem, chce awansować, to raczej mniej awansował niż ten, który przychodził do wojska z celem, służy ojczyźnie na przykład. No to w sumie mądre... I rzeczywiście ująłeś pięknie to, co też miałem na myśli. Tylko w zdecydowanie ładniejszych słowach. <noise> Dziękuję serdecznie. To nie moje słowa. Słyszałem to w jakimś podcaście. Nie wiem, nie mam okay. jakim, ale, ale jakiś podcast polski zresztą. A, właśnie ktoś o tym mówił. Chyba wszystko. Ja nie mam więcej sposobów. Eee, tutaj jeszcze tak, w sumie, dodatkowa uwaga. Wydziel sobie miejsce obecnie w mieszkaniu, w którym pracujesz. Wydziel miejsce, w którym. Tylko pracujesz. Dużo to da. Tak, to prawda. Jeszcze najlepiej mieć ciuchy do pracy, osobno się ubrać, później wrócić do domu, przebrać się w dresy. Jak mamy możliwość mieć osobny pokój do pracy, to już jest w ogóle rewelacja. To jest w ogóle preferowana opcja. No, nie, nie każdy wiadomo nie każdy ma ten komfort, to, ale... chociaż ale... ten kąt. Tak, chociaż ten kącik, to prawda, to bardzo pomaga. Ja na przykład mam na środku pokoju. E... I również do tej pory grałem przy tym samym stanowisku. To było niemądre, ale generalnie warto i warto też na pewno ucinać tą pracę po tych 8 godzinach, jeśli nie jest dodatkowo płatna, jeśli nie jesteśmy ugadani z szefem na jakieś nadgodziny. I to nie jest tak, że my zaszkodzimy firmie w ten sposób. Nie, my mamy prawo do odpoczynku i my będziemy lepsi w ciągu tych 8 godzin później, kolejnego dnia, niż gdybyśmy dzisiaj robili te nadgodziny. A jeszcze, jak mamy za to płacone. To, to jest strata pieniędzy dla tego pracodawcy, bo płaci nam za nieefektywne godziny, tak naprawdę. Zgodzę się w pełni. Podpisuję się pod Twoimi wskazówkami. <grym> ja tu u siebie zauważyłem w kwestii, jak porównywałem efektywność nauki w trakcie studiów, taką wiadomo, subiektywnie mierzoną, ze znajomym, który mieszka w Poznaniu i mieszkał z rodzicami studiując i mojej. I moją efektywnością, który przyjechałem do, do Poznania i, jakby to mieszkanie w Poznaniu jednoznacznie kojarzyło mi się ze studiami. Dużo łatwiej było mi się motywować do tego, żeby w ogóle przysiąść do nauki, bo, jakby tutaj mieszkanie w Poznaniu było skojarzone gdzieś u mnie z tym, że jestem tutaj na studiach, a on, który, dla którego to był tylko, wiesz, kolejny etap edukacji, na zasadzie w tym samym miejscu, skojarzony ze wszystkimi innymi aspektami jego życia, miał problem chociażby, żeby usiąść do nauki, nie? Mimo, że gdzieś motywacja była podobna, nie? Dokładnie. Tak. Także dziękujemy za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że się przyda ta wiedza, że uda nam się wspólnie nie wypalić w tym trudnym, jakże dla wszystkich okresie. No i to tyle od nas. Dzięki wielkie. Mówił Dawid Kruścielski i Grzegorz Kotlarz w podcaście ITT. Dzięki. Dzięki. Cześć.